Witam serdecznie moi mistrowie. Dzisiaj krótki taki infowlog właściwie można e, powiedzieć. E, jest ku temu zarobista okazja. Otóż pojawiło się oficjalny komunikat na stronie Kartofilik. Może nie oficjalny, ale powiedzmy, że oficjalny. Komunikat na stronie Kartofilik, czyli wiarygodne e, źródło, że e, startujemy już niebawem z nową edycją FIFA 365. Tak wszyscy zastanawialiśmy się nie, czy wyda pani nie coś nowego. A jeśli widać, czy to będzie coś takiego jak 365. Jest, nawet się tak samo nazywa, tylko z dopiskiem 2017. Tutaj na załączonym obrazku jest to strona właśnie z ta kartą Filik, możecie sobie wejść, kliknąć, tam jeszcze linka w opisie, zobaczyć jak będą wyglądały saszetki oraz album do tej edycji. Możemy między innymi jeszcze tutaj doczytać, że będzie ponad 350 kart, czyli tak jak to miało miejsce w edycji 365 2016 roku. Możemy także do, ty, doczytać, przepraszam, że będą najlepsze zespoły z całego świata, będą drużyny i reprezentacje, więc tak jak to miało miejsce w w 2016 roku, tak przynajmniej z tego tutaj wynika, będą także z Europy, z Ameryki i z Azji. Nowa kolekcja będzie za, zawierała więcej piłkarzy, więcej informacji, jakieś ekskluzywne sekcje, specjalne karty itd. ITP, nowe artworki, także i będzie także gra online challenge, z, czyli będą kody na kartach i będziecie mogli grać w to. Może też programy zobaczymy. Co z saszetek? Saszetki kolorystycznie, designowo bardzo podobne do 3.6.5, zresztą tutaj nawet gdzieś mam, a nie chcę mi się teraz szukać, każdy wie jak ta edycja wyglądała. Co mi tutaj się niesie na język, to postać Verdiego, fajnie, mówi mi to tyle, że Leicester City będzie w albumie, będzie do zebrania, byłoby miło. 5 różnych saszetek, jak tutaj, jeżeli to są wszystkie, a prawdopodobnie tak, bo w FIFA czy 6 chyba też było pięć różnych, przeważnie z 5 różnych e, saszetek. E, no same tuzyna, no, jak tutaj możemy zauważyć, mm, są zarówno tak jak na przykład Verdi, e, czy jak na przykład, e, no może Bale powiedzmy, e, czy na przykład Ronaldo. De Bruyne z kolei jest, widzicie, w reprezentacyjnej e, Schweinsteiger, tak samo, Buffon więc będą i zespoły i reprezentacje saszetki designowo podobają mi się, zobaczymy jak to będzie kart niestety nie ma żadnych pokazanych album, no album jak album nie jest tutaj nie widzę też informacji dokładnie ile kart natomiast top teams and players czyli najlepsze drużyny i gracze ze świata co mogę, co mogę powiedzieć premiera przewidziana, tutaj też nie doczytałem żadnej informacji na ten temat ale prawdopodobieństwo, że ukaże się w pierwszej połowie września, jest duże. Jest duże, daty jeszcze nie mam potwierdzonej, bo to jest różnie oczywiście. Chodzi mi tutaj o dostępność polską. Zobaczymy. Pamiętam, że chyba w zeszłym roku najpierw była ta chyba kolekcja nordycka, wcześniej, chyba o tydzień przedstawiona, a dopiero później weszło to do Polski itd., itd. Będą pewnie giftboxy, będzie tego na pewno masa. Zatrzęsienie Panini chce znowu zalać rynek przed tym, jak Tops wyskoczy, pewnie znowu z opóźnieniem w październiku. Ze swoją no niestety, z tego co są przecieki Kaszanom, bo wiele się nie zmieni niestety w stosunku do roku poprzedniego. Ale mamy Fifę, mamy FIFA 3, 6, 5. Cieszmy się z tego, że Panini. Odrabia lekcje i z roku na rok jest coraz lepiej. Ja już zacieram rączki, nie umiem się czekać. Żałuję tylko, że nie udało się wypuścić pani tego przed naszym zlotem, który już za dwa tygodnie. Także piszcie, co sądzicie o tej kolekcji. No wiadomo, kart nie widać, ale o info, czy będziecie zbierać, czy czujecie, że będzie dobrze, a ja czuję, że może być bardzo dobrze. Stawiam bardzo mocno na tą edycję. Zdecydowanie. Daje jej większe szanse niż Champions League. No i co? Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Trzymajcie się. Cześć.